Dostałem haniebną odpowiedź od prezydenta Dudy, który dzisiaj jest patronem tego festiwalu. Od czego zaczęła się ta sprawa? Od naszego sukcesu. W 2016 roku zaczęliśmy codzienne nadawanie programu informacyjno-biblijnego telewizji Idź Pod Prąd. To zaczęło się rozchodzić naprawdę w setkach tysięcy wyświetleń. I wtedy w internecie pojawił się ogromny hejt. Najpierw myśleliśmy, że to są jacyś ludzie spontaniczni, ale później widać było, że jest to akcja zorganizowana. Powstawały strony internetowe czy kanały na YouTube, które nas prześladowały. Ci ludzie posuwali się do przestępstw, grozili mi wielokrotnie śmiercią, czy mojej rodzinie, moim dzieciom, nawet wnukom. Jeden z nich zniszczył wejście do naszej siedziby i oblał je fekaliami. Kiedy to nie skutkowało, a my dalej nadawaliśmy, wtedy skrzyknęli się, nie kryli tego. Media narodowe też w tym brały udział. Także jeden z przedstawicieli Konfederacji tu w Lublinie skrzyknęli się, żeby złożyć donos do prokuratury, że rzekomo obraziłem ich uczucia religijne. Film naszej telewizji dostał się na festiwal filmowy NNW pod patronatem Andrzeja Dudy. Dzisiejszą galę prowadzić będą dla Państwa Magdalena Uchaniuk i Marcin Kwaśny. A jak zareagowałeś na to, że ten festiwal jest pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy? To jest człowiek, który z wolnością nie ma nic wspólnego. On albo jej nie rozumie, albo wręcz celowo zwalcza. Pastor po raz pierwszy w historii Polski skazany za krytykę dogmatów katolickich i władzy pisowskiej, między innymi jego. Duda miał okazję dwukrotnie przerwać tę farsę i zbrodnię sądową. Raz poprosiłem, żeby powiedział, że on jest za wolnością słowa, tak jak obiecywał w kampanii wyborczej tej, zanim był prezydentem, że zlikwiduje ten paragraf o obrazie prezydenta. Każdy obywatel ma prawo do oceny, każdy obywatel ma prawo także do krytyki. Nie każdy obywatel musi się ze mną zgadzać, aprobować moje działania, czy odnosić się do nich pozytywnie. Powiedział, że niech sąd robi swoje, on nie zajmie stanowiska. Drugi raz dałem mu szansę w tym roku, w styczniu. Postanowiłem poprosić, by skorzystał, nie żeby mnie ułaskawił, bo ja nie jestem winien, ale żeby skorzystał jako urzędnik najwyższy państwowy z prawa łaski i zamknął ten temat przed orzeczeniem wyroku. Przestępców wcześniej w ten sposób, którzy dzisiaj są ministrami, ułaskawiał. Pedofili ułaskawiał. To mówię, może i pastora ułaskawi i przerwie tę farsę. W ciągu paru tygodni, szybko. Dostałem haniebną odpowiedź od prezydenta Dudy, który dzisiaj jest patronem tego festiwalu. W sprawie pastora, sprawa łaski nie skorzysta. Hańba, Dudo! Czy
boisz się, że ten wyrok skazujący na ciebie ich rozochoci, że posunął się dalej i spełnił groźby wobec ciebie? To są ludzie bardzo mocno zdeterminowani, ponieważ prześladują mnie, mój kościół, moich najbliższych od wielu lat. Oni już się zmawiają w internecie, żeby założyć mi kolejny proces, żebym był recydywistą i trafił do więzienia. Proszę pana, a na Facebooku pod jakim nazwą pan występuje? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, gdyż może narazić mnie na niebezpieczeństwo odpowiedzialności prawnej. Czas, czy pani by zachowała się tak samo? Oczywiście, że tak. Ten film jest taki nasz osobisty. Główna bohaterka, pani Marianna Krasnodębska, za 10 dni skończy 100 lat. W czasie wojny cała rodzina ukrywała Żydów i pomagała im w getcie tranzytowym w Piaskach. My współczuli im i pomagali im, bo byli życi z nimi. Ja jeszcze przedstawię pana Marka Franczaka, syna Józefa Franczaka, ostatniego walczącego partyzanta, Lalka. Mówimy o bohaterach, o tych właśnie niepokornych, niezłomnych, wyklętych z przeszłości. Ale zadajmy sobie pytanie, i to jest misja nasza telewizji Idź Pod Prąd i tego filmu. Czy my dziś budujemy Polskę, gdzie tacy niepokorni, niezłomni, wyklęci mają swoje miejsce? Zobaczcie. Tu mam taką koszulkę. Skazany za krytykę Kościoła i PiS. To się dzisiaj dzieje. Wychowany w patriotycznej rodzinie, służąc Polsce całe życie. Zostałem przez władze, nie komunistyczne, tylko pisowskie, uczyniony kryminalistą. Zagłoszenie kazań protestanckich, krytykujących Kościół katolicki, no to protestanci to właśnie stąd się wywodzą. I krytykujących to, co złe robi rząd PiSu, ale i chwalących to, co robi dobre. I za to stałem się kryminalistą. Nie odbierajcie wolności słowa i religii, mówię do rządzącej większości, bo wtedy stracimy Polskę. Tylko Polska wolna dla wszystkich może kwitnąć i przetrwać. Dziękuję.